Hej, 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 cześć i czołem wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i kolejny odcinek serii Atomu na moim kanale. Oddajemy strategowi misję, bo tego chyba ostatnio nie zrobiliśmy, być może nie zapisałem, już teraz nie pamiętam, ale ogólnie musiałem trochę zmienić komputer, bo niestety na laptopie zaczęło mi się zacinać podczas nagrywania, nie wiem czemu. Strateg uważnie słucha twojego raportu. Kilka razy pyta cię o różne szczegóły. Oczywiście, aby upewnić się, że historia jest prawdziwa, ale nigdy więcej nie przerywa. W końcu kończysz i mężczyzna krótko kiwa głową. Historia. Dobrze, że przynajmniej dwóch z nich przeżyło. Przez lata pracy związałem się z chłopakami. Szkoda, że teraz jest ich o jedną osobę mniej. To była bójka. Strateg wzdycha gorzko i nie patrząc dostaje obiecane za pracę 500 rubli. Masz, zasłużyłeś. Tutaj wszystko jest w porządku. Specjalnie przeliczyłem wcześniej. Czy może jeszcze trochę zapłacić? Słyszałeś moją historię. Bitwa była więcej niż gorąca. Strateg wzdycha zmęczony i dostaje dodatkowe 100 rubli. W porządku. Jeszcze stówkę. Nie mogę dać więcej. Świetnie. I nie zapomnij obiecanych 500 rubli. Bierz pieniądze. Krótkiego spojrzenia wystarczy, aby zrozumieć. Strateg cię nie oszukał. W międzyczasie mężczyzna wstaje od stołu i zaczyna spokojnie zbierać swoje rzeczy. Będę się pakował, nie mam ochoty pozostać w krasnoznamionym, a zatem utonąć w lokalnych kłótniach politycznych. Dokąd teraz pójdziesz? Jeszcze nie zdecydowałem, ale nieużytki są duże. Inny powiedziałby nawet, że w planetarnych skalach. Dla mnie wszędzie jest praca. A może jeszcze się spotkamy? To też spróbuję dać ci coś do zrobienia. Dalej. Zatek mówi, że to już składając ostatnie rzeczy do swojego plecaka. Muszę kończyć. Mam znajomego kupca. Pojadę je z jego przyczepą. Do zobaczenia. Powodzenia na drodze i do zobaczenia. No to mamy zadanie wykonane. Teraz ruszamy dalej. Faktem, żebym się tutaj jeszcze przekimał, żeby tutaj trochę energii odzyskać, ale to zaraz zrobimy za miastem. Bo plan jest dzisiaj taki, żeby spróbować szturmować ten budynek. Pamiętacie ten z kebabami? Właśnie chcę go dzisiaj sobie wyczyścić. Być może się uda, zobaczymy, bo mamy snajpera, który powinien nam trochę pomóc. Gra trochę wolniej się doczytuje, także tutaj nic więcej nie działam w tej kwestii raczej. Ale gramy na wyższej rozdziałce. Mięsko, oczywiście. Od razu lepiej, te 52 zdrowia. Czy są tu jakieś grzybki być może? Nie, no to szkoda. Bardzo szkoda. Trochę amunicji też dozbierałem, także nie powinno być takiej tragedii. To co, ruszamy w takim razie do Pieriegonu. Moglibyśmy o Tradnoje zahaczyć, sobie coś kupić, jeszcze jakieś amunicje czy coś, ale to chyba no nie trzeba aż tak. A Hexogen w jakim jest stanie w ogóle? 64 zdrowia, aha. Okej. Czyli maksymalnie, nie jest źle. Ominik, nie chcemy tutaj, zwłaszcza, że tych rubli mamy niezbyt dużo. Znaczy teraz odzyskaliśmy to, co straciłem przed odcinkiem, zaraz kupując amunicję dla naszego kochanego Hexogena. Oraz w sumie dla mnie, bo 5,45 mm... No, niestety nie jest dla mnie. Znaczy, w sensie nie mogłem już jej tutaj dorwać. To są wilki, tak? Czy co? Z tymi wilkami chyba nie musimy walczyć jako tako. Spróbujemy uciec. Bez jakiegoś konfliktu. Szkoda amunicji na te wilki. A, muszę tędy przejść. Ale to też chyba nie stanowi jakiegoś większego problemu. O, dokładnie, tak jak mówię. Przy okazji gra się chyba zapisuje automatycznie, wychodząc z takich pomieszczeń. Oczywiście, że tak. Tu bunkier mnie interesuje, ale to gdzieś tam później. Fajnie jeszcze by było wiedzieć, gdzie znajdują się ci wszyscy... Negocjuj? Gdzie znajdują się ci wszyscy... z grupy śmierci.
I chętnie bym też rozdupcył. O ile będzie taka możliwość. Zobaczymy, czy kebabów zabijemy. A, przy 42% się udało, no to ładnie. Podoba mi się to. Tu chyba jakieś promieniowanie przeogromne jest na tych lasach. Zatrute na pewno. Widać, że coś się tutaj unosi. Nie wygląda to za zbyt ciekawie. W pieregonie od razu zapytamy tego gościa jeszcze raz, gdzie znajdują się ci wszyscy ludzie. Zjedzmy sobie coś. Widać, że głód nas dopadł, także nie chcę z tego powodu mieć żadnych minusów. Kukurydza. Jedyne co to jeszcze to promieniowanie, które musiałbym wyleczyć. Albo kupić lekarstwo, które by zmniejszyło to promieniowanie. Ale wydaje mi się, że jakoś przetrwamy z tą chorobą popromienną na takim poziomie. Dobra, idziemy do kebabowni. Przydałoby się trochę rozmieścić. To, żeśmy przeklikiwali. Dobra, z nim chyba trzeba było rozmawiać na ten temat. Fietka. Wystarczyło ich lekko pogonić. Ulala. No i elegancko. Zamordowani. Czy zamordowany? Ale śmieci. Dobra, coś możemy przerzucić na pewno. Żeby na przeciążeniu nie chodzić. Coś na heksogena pójdzie. No ale przeciążony jestem. Co takie ciężkie jest? A, benzyna. Papiery. To już wydaje mi się, że powinno nam się teraz udać. Jakościowy samopał. Znowu przeciążenie, przez złom tym razem. Ja po prostu nie mogę tego tyle nosić ze sobą. Słuchaj, Fidel. Ty będziesz musiał teraz pruć, mi się wydaje, że z tego. Aczkolwiek w sumie... Czy tu coś było? Kusza. Już jedną chyba mam nawet. Ile ona ma obrażeń? Gdzie jest ta okusza? O, 4-10. Zapiszę sobie grę, bo nie wiem, co tutaj się stanie zaraz. Przeładuj. O, przepraszam was, bo tu będzie kichanko. Hmm.
Za późno, twoje słowa już zasiały ziarno wątpliwości, bandytach. Jeden po drugim szybko spinają się po schodach. Jesteś sam z dwoma właścicielami kebabu, którzy nie wyglądają tak pewni siebie. Przeklęte tchórze, wtedy sami wykonamy robotę. Nie sądzę. A proszę bardzo. No co tam? Oj, oj, oj. Ten mi się wydaje trochę niepewny. Ała! O właśnie, o właśnie. Ale widzicie? Widzicie? Dałem radę jakoś tutaj, jeżeli chodzi o atom, to dałem radę. Musimy tylko, tak jak mówię, tutaj teraz bardzo pewnym krokiem pogonić najpierw tych jegomości. No, aha, ejsiu, zapisałem w złym momencie. Muszę na pewno przygotować się dobrze. Czy ja mogę tu coś dodatkowo jeszcze zrobić? Czekaj, nie, no to Fidel tutaj może atakować z tego kąta, w sensie atakować już z tą bronią. Tak. A zróbmy to tak, jeszcze raz. Chodzi o to, żeby trzy razy go trafić, albo dwa chociaż. Żeby on nie zrobił mi czegoś złego po prostu. Jest dosyć silny, tak czy siak. Zapiszmy sobie grę tutaj. Lala. Dobra. Nie żyje jeden. Ja spierdalam. Rzecz krótko ujmując. Cholera. Cholera. A zabiłem tamtego jednego. No co za pech. Co za pech. Mogłem zapisać w momencie, kiedy zapisałem. Kiedy zabiłem tego jednego. No to będziemy chwilę na pewno kombinować teraz. No. Ajajajajaj. No te kości nie są dla nas ewidentnie, pięknie. Ojajaj. Tu Fidel chyba oberwie troszkę. No właśnie. Ten jest... Tych dwóch jest niebezpiecznych. Jakbym tego jednego i drugiego powalił, byłoby cudownie. Albo inaczej, spróbujemy zabić tego. Leży. No. Dobrze. Tylko, że i tak mój oberwie prawdopodobnie z tej butli. O właśnie. Ale przeżyłem. Uciekam stąd. Nie trafiłem. Leży. Fidel. Dobrze. Chłopie. Jak ty mnie teraz robotę zrobiłeś, to ty nawet nie. Udało się. Udało się, w końcu. Mauser,
No pięknie. Po co ja wydawałem pieniądze, jak tutaj lepszy ekwipunek od razu wylatuje. Koktajle Mołotowa. Mausera mamy jednego, także więcej nam nawet chyba nie potrzeba, nie? Dobra, dużo jestem przeciążony? Nie, aż tak dużo nie. 2,70. 58,3. Dobrze. Jeszcze coś tu? A tu jeszcze są szafki w ogóle. Jak wszystko, to wszystko. Kolczasta pałka, którą mamy już de facto. Tej szafki jeszcze nie otworzyłem. Będzie co handlować. Oj, będzie co handlować. A, śmieci. Ale zawsze jakieś coś tam warte, nie? Makarow. Niech mają chłopaki. Będziemy mogli handlować trochę. Chyba tutaj po gangu w takim razie będziemy mogli to zaraz do Skrasnoznamionego zgłosić, że rozwiązałem pewne zadanie. Kebaba w tym mieście. Czekajcie, czy ten zarządca coś mi powie, jeżeli... Filip Pietrowicz. O różne rzeczy. Okej, nie. Masz ciekawą pracę? Okej, widzę, że nie. Oni tutaj nic z tą kwestią nie zrobią. Czyli chyba muszę zgłosić to po prostu do Krasnoznamionego. Chyba wszystko, co mogę tutaj w tej chwili zrobić. Przy okazji. Gdzie jest wejście do... No nie tutaj. Co to za babeczka? Ciągnięta w czarną skórę od stóp do głów, z twarzą gęsto pokrytą kosmetykami na bazie węgla, soku z buraków i kredy. Blada, młoda dziewczyna w wieku 16 lat przemiana się z nogi na nogę. Kiedy w polu widzenia pojawia się jakiś pechowy mieszkaniec Pieriegona, ona wygina się w jego stronę i robi obraźliwą twarz. Pokazuje nieszczęśliwy język, długi nos lub figę. Nawet ty nie stajesz się wyjątkiem dla bezczelnego nastolatka. Plując na bok, niemoralna dziewczyna rozmawia z twoją szorstkim, zadymionym głosem. Hej, moralisto, przyjdziesz mnie ukarać za złamanie swojego cennego porządku publicznego? Dalej, możesz nawet spróbować dać mi klapsa. Dziewczyna rozgląda się, a następnie ostrożnie pokazuje mały brelok połączony ze scyzorykiem. Tylko jeśli mi się nie spodoba, nakłuję cię tak, że stara matka cię nie pozna. Ta laska próbuje nas sprowokować, albo spójrz na nią. Ale spójrz na nią. No ta bez minuty dziecka, El Nino. Bez względu na to, jak pójdzie rozmowa, nie uciekaj się do przemocy. Dzieci mają czyste serce. Co ty gadasz, łysa głowa? Rozwalę was wszystkich. Po prostu porozmawiajmy. Nie wiem, czy taki moralista jest gotowy na kontakt z kimś takim jak ja. Spróbuj na własne ryzyko. Dlaczego nazwałaś mnie moralistą? Dziewczyna barszczy czoło i uśmiecha się pogardliwie. A jak cię mam nazywać? Cóż, ze starymi wartościami moralnymi. Wierzysz w dobroć, miłość, podczas gdy ja... Gdy są to tylko reakcje chemiczne w mózgu, okej? Okay? Kuku, dinozaurze, nikt już nie szanuje starości. Czytam hymn ZSRR. Rozumiesz, czy to nie jest zbyt fajne dla twojego skamieniałego mózgu? Uff, chyba cię rozumiem. Zaryzykuję kolejne pytanie. Dlaczego jesteś taka wyzywająca? Dziewczyna zalewa się historycznym śmiechem. Och, och, czy okropnie? Biedactwo. Myślisz, że moje zachowanie jest takie straszne i złe? Spróbuj dorosnąć
bez ojca. Tak wszystko jest znane w, porównaniu. Pozwól, że zadam ci jeszcze jedno pytanie. Jest trochę podobny do, jesteś trochę podobny do mojego ojca. Może powinnam cię pociąć nożem za tę sprawę? Nie trzeba. Wyjaśnij z filozofię swojego życia. Może dla ciebie filozofia to tylko sposób, w jakim żyję, rozumiesz? Myślisz, że najważniejszą rzeczą jest być silnym i mieć to w dupie. Jestem przeciwna moralności. Cóż, to naprawdę głupie gówno dla starych ludzi. Tak jak religia. Wszyscy po prostu wierzą w słowa. Cicho słuchaj jej historii dalej. Mogę zabić człowieka. Łatwo. Może już. Co ty na to? Czy to trochę przerażające? Okej, co się stało? Moi bohaterowie to nie są idioci jak atomowcy. Szanuję bandytów, maniaków, rozumiesz? Marzę o byciu masowym mordercą, katem milionów. I to nie jest dla mnie straszne, ale całkowicie normalne. Po prostu nie mam kompasu moralnego. Dobruchowi moraliści uwielbiają, że dobrzy ludzie wygrywają w filmie. Kibicują towarzyszowi Sahanowi. A ja kibicuję Dżadetowi i jego gangowi. I śmiałam się, gdy pietruszku zasztyletowali. A kiedy krwawił, poczułam ochotę na drinka. Przerażające, co? Musisz się bać. Moje serce jest zamknięte dla miłości. Kocham tylko mojego tatę. A on mnie zostawił, gdy miałam 5 lat. I nienawidzę facetów. Wszyscy są idiotami. Pewnego dnia byliśmy w knajpie, a stamtąd wyszedł ksiądz. Okradliśmy go i pocięliśmy brodę nożami. Haha. A za jego pieniądze kupili więcej wódki. Uciekłam z rodzinnej wioski i wcale tego nie żałuję. Tam cała ludność była drobnym śmieciem. Myślę, że drobno mówili o drobno. Gardzę nimi wszystkimi. Owce są głupie. Alkohol i narkotyki są dla bydła. Mój narkotyk to świeża krew niewinnych. Uszlachetnia mnie. Dziewczyna wzdycha i ze złośliwym uśmiechem zaczyna szukać reakcji na twarzy. Uch, to jest słownikowa definicja biegunki słownej. Jeszcze jedno słowo. Jakieś plotki krążą po okolicy? Mówią, że jakiś dobry moralista bronił przed atakiem handlarzy niewolników w Siotronoje. Mam nadzieję, że poćwiartowali go pod kilem. Arr. Tak, to łajdak nie ma słów. Jeszcze jedno pytanie. No, cóż. Jakaś walnięta ta babeczka. Witaj w Pierdiegonie. Jakiegoś handlarzyna bym potrzebował. Richard. Co tam masz ciekawe? Pepesza. Pistolet TT. Jak on się ma do tego mojego pistoletu? Nie wiem, ale możemy sprzedać na pewno to. I to. No bo jest 30. A to czy jest to samo co Mauser? Mauser. 7.13? 8.14. No teoretycznie jest lepszy. O tego jednego. No to spróbujmy. Czemu by nie? Barter. Jak dla mnie brzmi spoko. 9.39. Jak dla mnie brzmi spoko. Mam coś, co ci mogę tanio sprzedać jeszcze? Dawaj. Barter. Zawsze coś. To jest jakiś gościu, który tu sprzedaje amunicję? A chyba tam na statku. Ostap, zobaczmy. Dobra, nie, wracamy do tego. Wracamy do Otradnoi. Bo tam na nas czekają. Pewnie. Z wieściami. Odkryłem zagadkę tajemniczego kebabu. Wszystko okazało się prawdą. Szkoda tylko, że bandyci zdążyli posprzątać swoje akty. Mimo wszystko warto powiedzieć o tym byłemu listonoszowi w pobliżu salonu wideo, w centrum krasnoziemnego. Tak, 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 to idziemy tam jak najbardziej. To jest ten gość, co sprzedaje auta, ale mi nie stać na nie. A ty kim jesteś?
Co to za rada? Dobra, ale jakieś pierdoły. Dobra, masz. Mnie te 30 rubli nie zbawi, a ty przynajmniej nie będziesz w suchym pysku siedział. No to przegadałem gościa. Fajnie by było już te 7000 kapst, rubli zarobić, kapst, kurde. Oczywiście, że rubli. Bo żeby ruszyć trochę fabułę dalej też w krasnozamionem, muszę te 7000 rubli mieć. Także fajnie by było. Dobra, 32 zdrowia to nie jest zły wynik, ale mogę to jeszcze polepszyć. Mogę to jeszcze polepszyć. Mam tu mięsko. To jest jakby jedna kwestia, a drugą możemy jeszcze załatwić inaczej. Fidel, ile ma życia? 23. No to niedobrze. Użyjemy sobie na nim tak. Apteczkę mieliśmy tylko jedną? Słabo. Kondom. 11 sztuk aż. Dobra, to wracamy do krasnoznamionego. Musimy zaopatrzyć się w jakieś towary, albo po drodze do Otradnego za sobie wstąpimy. Lekarz może mnie trochę poskłada. Omiń. Widzicie? Wystarczyło trochę ruszyć fabułkę dalej i jest dobrze. Teraz się nie udało uciec przed zwierzyną. Ale to zwierzyna to zaraz... No właśnie. Przeciążenie mam. Zaraz pozdycha. Trafiłem. No to nice. Przynajmniej raz. Szczur leży. No, elegancko. Szczur leci do mnie już. Przeciążenie. Z czego ono wynika? Z pewnie z bycia głodnym. Promieniowanie jonizujące. Weź. Jeszcze 10. Nie mam... O, to jest ciężkie. Dobra. Najsik. Mięsko muszę mi pozbierać. Popatrzmy, czy tu nie ma grzybków. Niestety, ale nie widzę żadnego. Jakieś kwiaty tutaj. Ciekawa sprawa. Wyjdziemy zobaczyć do krasnoznamionego... O, nie do krasnoznamionego, to zaraz. Do Trenoi, czy nas trochę nie poskładają. Chociaż trochę.
Trochę szkoda miło było amunicji, ale no cóż. Mógłbym sobie w sumie... W sumie mogę przeopatrzyć przecież ten. Dziadziusia w broń. Przeładuj. Lekarz jest... tu? Jest lekarz. Chyba. Nie, nie tutaj. Tu. Budynek obok. Potrzebuję pomocy. Dzięki, doktorze. Ale na promieniowania mi nie zmniejszył. Uzależnienie. Radwaya potrzebuję. Aż słabo. Potrzebuję Radwaya, no ale dobra. Przynajmniej mnie trochę złożył. Jakby chociaż połowę z tego mi zniwelował, byłoby cudownie. Póki co ty, Alha, tam, no, napromieniowany. Dobra. Wracamy do Krasnoznamionego w takim razie. Omiń. No omiń. Omiń. Negocjuj oczywiście. O mi, kurde, ile ludziów po drodze spotkałem. Dobra, wchodzimy do środka. Znajdź pan teraz tego listonosza. Też problem. Będzie lekki. Kolejne zadanie dało nam się wykonać, moi drodzy. Faktycznie, no musimy jeszcze je tylko oddać, ale wykonaliśmy kolejne zadanie. Ja jestem po prostu mega zadowolony z tego. Ten listonosz łaził... I z tej strony może? Co tu jest? To jest to pan zbrojmistrz chyba, co? Torba wojskowa. Dosyć droga. Powiem szczerze, dosyć droga. Te dwa topory możemy... Dwa sprzedamy. Gotowe. Kłody sobie możemy sprzedać. Kuszę jedną też, bo jedną mamy. A nie, te koktajle to zostawmy. Może się przydadzą. Dobra.
mamy jakieś hajsy kolejne. No gdzieś tutaj po drugiej stronie się daje. Pan aptekarz. Aprofen. Ale drogi. 260. Drogi, ale dobra, no kupimy, no. Coś możemy przehandlować jeszcze? Pistolet Makarowa w sumie. Okej. Okay. Profen, aprofen, aprofen, aprofen. Wladimir potrzebuje aprofenu. O. I teraz powinno być po problemie. Nie będzie już mi chodził na promieniowany chłop. Zwłaszcza jakieś śmieci są, które można by było wyszukać, ale... Proszę czekać. To czekamy. Czekajcie, może był z tamtej strony? Z tej strony chyba podszedłem po prostu. Gdzieś tutaj w okolicach kina on chyba grasował. To ten, Arseni Sasin. Sasin. W sprawie naszej konspiracji. Och, święta Helena, powiedz, że położyłeś kres tym demonom. Boję się przyznać, ale miałeś rację. Widziałem wszystko. Słuchając swojej garstkowej historii, były listonosz powoli, ale na pewno zmienia się na twoich oczach. Szalony błysk znika z jego wyglądu. Plecy się wyprostowują. Zdejmując czapkę i plując sobie w dłoń, zaczyna wygładzać brwi i siwy kęp na czubku głowy. Wow! Więc miałem rację. Tak to się dzieje. Bój się nocy, człowieku, w przeciwnym razie zginiesz, gdzie słychać tylko płacz i zgrzytanie zębów. Jaką operację przeprowadziliśmy? Wszystko na widoku, z uśmiechem, pod zapachem dobrego baraniego szaszłyka. Diabelnie sprytne. Na moim miejscu powiedziałby nawet, jest wiele do nauczenia się. No nie znoszę takich bezczelnych innowacji. Dobrze się spisałeś. Mężczyzna podaje ci paczkę zawierającą co najmniej 1500 rubli. Paczka jest przeciągnięta papierową wstążką, na której wydrapany jest dziwny piktogram. Pionierski róg mocno zatkany rogiem. Uczyć cię? Czego można się nauczyć od takich dziwaków? Twoje słowa przelatują obok uszu mężczyzny. Po cichu wkłada 100 banknotów w ręce i wygląda na to, że zamierza odejść. Nagle coś go powstrzymuje. Odwraca się do ciebie z dobrodusznym uśmiechem. Powiedz mi, co widziałeś w oczach Antona i Iwanowa, kiedy ich zabijałeś? Jak zwykle, strach, nienawiść. Szkoda. Miałem nadzieję, że było coś w rodzaju gorzkiej świadomości swojego błędu. W każdym razie, mimo że ich nie nauczyli, lekcja została przeprowadzona. Dziękuję. Czekaj, lekcja? Twój rozmówca obdarza cię miłym uśmiechem w ustach. Lekcja jest taka. Chcesz smażyć szaszłyki? Usmaż je. No zostaw dostawę poczty listonoszą. Twój rozmówca powoli wychodzi za róg i rozpuszcza cię w cieniach sąsiednich ulic. Dobra. Ja się z wami żegnam tutaj i widzimy się długo w kolejnym odcinku z serii Atomu, także na razie.